Cześć, witamy wszystkich w kolejnym odcinku, już drugi dzień naszej podróży. Dzień dobry. Jak możecie zobaczyć, dzisiaj jest bardzo zimno, 12 stopni było z rana, wszystko jest pochmurnie na niebie i chcemy gdzieś pójść, pospacerować, mimo że jest bardzo zimno, bardzo. Ja po prostu tylko odszedłem trochę od tego zimna i już po prostu zęby moje w takim stanie byłem. Już trochę lepiej. No i idziemy po Szklarskiej Parębie dzisiaj i zobaczymy, co to za miasteczko. Tak wygląda Szklarska Paręba na jednej z ulic. Budowa, budowa, budowa. Wszędzie budowa, przebudowa. Wszędzie budują jakieś domki. No i oczywiście, że są dużo różnych domków, takich już zbudowanych. 3, 4 i 5 piętrowych. Taki jaskrawy przykład domków znajdujących w tej miejscowości. Takie stare pobudowane domki z blachą na dachu. Drzewna, ściany zrobione z drzewna. Popatrzcie, jaki uroczy domek, zupełnie zrobiony z drzewna, ale widać, że on nie jest mieszkalny, nikt tu nie mieszka. To jest dziwny dom, ale taki wielki, dwupiętrowy, ale zobacz, jaki on jest wielki. Tutaj na pewno 200 kwadratów. Країна по-українську то государство, страна. О, побачите, Шклярська Паремба, найближче місто знайдується в Чехах, то Харахов. Харахов. Є недалеко. І хоче там поїхати, не знаю, може сьогодні, може утро. Тут недалеко. По дорозі. Або до нього, або десь на границі. Щось там побачимо. To jest serek owczy, a jest kozi, maślany. Dobrze, że wzięliśmy choć jakąś odzież ciepłą. Bo jest naprawdę zimno dzisiaj. Jest miód lepowy. Co? Pamiąteczka u Jureczka. Uwaga, tu rządzi kod brytyjski. Te drzwi znów do mojej kolekcji drzwi. Bardzo stare. W tym mieście panuje taki górski duch. Wszędzie takie górskie wzory,
różnego rodzaju przepiękne widoki. Jednego tylko nie rozumiem, dlaczego w mieście, w którym dużo turystów przyjeżdża i za dużo tutaj kręci się pieniądze, dlaczego takie złe drogi, rozbite, nie rozumiem. To na pewno, kiedy byliśmy w Słowacji, w Wysokich Tatrach, też byli takie widoki. Popatrzcie na to. Też taki las był, takie rzeki górne. Tak samo. Duch gór, jaki on jest straszny. Боже, вот это да. Такого встретишь, наверное, такого споткаешь в бурах и одразу умрешь от страху. Зараз, зараз. Ну, как и всюду, в разных туристических местах, есть очень брудно, очень. Попачьте, вычечки еднодневые, где можно поехать. В Сакса Швейцарска. Twierdza Königstein. W środę cena tylko 98 zł i 10 euro wstęp. Popatrzcie, jak tu jest malowniczo, jak jest pięknie. I niedrogo, tylko jedynie 100 zł. Możecie mnie pojaśnić, jak ta sosna tu rośnie po prostu w kamieniach? Gdzie? Tutaj nie ma ziemi. Jak ona rośnie? To jakaś tajemnica. Jak w przyrodzie to odbywa się? No, popatrzcie. Po prostu w kamieniach. Dziwnie. Chciałbym zauważyć, że w tej góralnej miejscowości i nie tylko w tej, kiedy byliśmy w Zakopane, to też tak było. Jest swoja taka oryginalna struktura, taki oryginalny widok, oryginalny krajobraz wszystkiego. I miejscowości, i domków, i sklepów, i tak dalej. Popatrzcie, na przykład ten domek, bardzo podobny do rumuńskich, do niemieckich, do górskich. Górskich takich domków, którzy byli pobudowani w górach. Mamy nasz auto! Tam Є це за дуже, навіть не дуже, а за дуже різних людей. Тут і з однієї сторони зле, що живемо далеко стонт. Ну, треба самохід попросту. Мами, але треба в кожному разі виїжджати самоходом. Але живемо з іншої сторони в природі. Тут такий хаос. Ні, тут є природа, але там
na górach, gdzieś dalej, a tutaj po prostu... No gdzie żyjemy, a tutaj... Centrum miasta. Centrum, dużo restauracji, dużo turystów, bardzo dużo turystyki. Niemców, Czechów, no i Polaków oczywiście, że za wiele. Akumulacja. Ale żeby wejść kurna na Orlą Perk, kolejce stawa. Popatrzcie, w ogóle niedrogo na jeden dzień w Pragu zjeździć 80, jedynie 89 zł. Albo Drezno 139 zł. Zamek Książ 125, czeski raj 80 zł. No i tak dalej. Popatrzcie, jaka jest tu tablica, biuro turystyki. Jeszcze stara taka. Na pewno ona ma kilkanaście dziesiątków lat. Cztery Marn nazywa się, albo jeszcze jakoś, nie wiem. Jest taka wybita z jakiejś blachy. A o tak właśnie trzeba iść w góry z takim plecakiem. Czteropokojowe, bezczynszowe mieszkanie na sprzedaż w Szklarskiej Poręby Górnej. Kosztuje jedynie 600 tysięcy złotych. To niedrogo, bo w naszej miejscowości, w Leszczyńskim powiacie, też domki kosztują jeszcze i 500 tysięcy złotych, i 600. Ale to domek, a tutaj mieszkanie. Ten i ten. Taki jeden. Maślany. Tak. Jeden maślany i jeden w ziołach. Tak. Jeden w ziołach. Smaczne. Daj skosztować. To jak nasza brędza mołdawska. Jak nasza mołdawska brędza. 100%, ale ona jest wędzona, tak? Skapciona. Skapciona brędza. Syr. Syr. Jak mołdawska. Mołdawska sucha brędza. Albo ser taki wędzony. No, smaczny, można, jeść można. Zaraz jakiś dym tam daleko, ponieważ stało zimno i ktoś na pewno już odpalił piec jakiś. Wyobrażam sobie, co tu robi się zimą. Na pewno całe miasto w dymie. To na pewno minerały, które tu dobywa się z ziemi. Popatrzcie. Tu nie trzeba nawet iść do muzeum. Popatrzcie, malachit. Granity z łupku. Boże, jak pięknie. Ametyst. Tu z tych kamieni robią się jakieś żerelia. Krystal górski, górny krystal. Агат. Вот с агата много делают красивых украшений. 50 злотых, 39. Какая красота, 25 злотых. Это в лесу Карканосском, замкнутый в шкле. Лес Карканосский.
Ортоцерас, какой красивый. Побачите, яка пенкнощ. Ну, а тут уже готові вироби з тих камінів. З ружних. Побачите. В тій місцевості якась пунктів, де сол судети. З лотерея музеум злота, з лотереї є музеум злота, копальня злота, тут злота добиваєш, шклярське поремби железний тигель, музеум жемі юна, музеум мінералогічний, Харконоське центрум едукації екологічний. Лещина, Карпач, Карпач. Боже, 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 апатіт. В Росії є місто, називаєше апатіти. Там, напевно, добиваєше апатіти. Агат. Фігурки ружного родзаю. Халкопірит. 35 злотих кусок. Смотрите, какой красивый камень. Вот природа делает красоту какую. Родонит. Боже, боже. 23 злотых красивый. Ну что, его купите, просто чтобы он дома лежал. Вот все. А вот, смотрите, сорт агату, адмяна агату. Это сорт агату, кармелом называется. Какой красивый камень. Боже, это он уже отшлифованный просто. Вот смотрите, когда камень такой, он такой шершавый, а когда он отшлифованный уже, какой красивый, как он переливается. Что это за камень? Смотрите, какие камни. Какая красота. Подарок кому-то, если ты вот отдыхал и хочешь кому-то подарить. Когда их шлифуют, они приобретают просто небывалую красоту. Смотрите, какая красота. Как кораллы в Египте. Египетские кораллы, только каменные. І хто ж то робив всього раніше? Побачите, як є зроблено всього раніше з тих камінів. Свон. Як можна було так зробити? Яка то є пінкнощ? Продаю ще такий домик. Цікаво є, іле він коштує. Напевно, мільйон злотих. Побачите, то є Єленя Гура, а за нею ж знайдуєш то Карпач. Де шклярська поремба, де ж там? О, шклярська поремба. І побачите, ту є навіть єзеро якесь, Пільховіцьке. І ту є парк краєобразовий доліни Бобру. Теж, напевно, дуже цікавий. Він є невеликий так на мапі положений, але... Видать, що є невеликий, але видать, що там, напевно, є... Бардзо пєнкні. Швіраду вздруй там навіть є. Зобач, які уроки сон. Слухай, зачина падати, йдемо швидше. Швидше. Є зроблене з якогось металу. Сталі з якоїсь. Він попросту є це оглядач. Є це до оглядання. Є де поїхати і це оглядач. Огуречки просто з бечки. Огурчики прямо із бочки. А от смалець бабуні. Бабушкин смалець. Класні гаршочки. Для чого? Не знаю для чого, але для чогось. Може для
Nigdy nie widziałem, jak policjanci parkują, no wypiszą karę za nieprawidłowe parkowanie. A to po prostu pierwszy raz. A, tutaj jest jakiś wypadek. Ktoś kogoś wbił. O. Поломали эту штуку. Медведь, стой. Есть в чем же, напевно. А ты так умеешь? О, тут фото с Мишем 5 злотых коштует. Ну что здесь? То, напевно, локальщи. Чи просто як в байці зроблені квіти. І в ogóle хочу powiedzieć, що тут дуже подобно до Włoch, чи по-російську то Італія, до Швейцарії, до таких країв, в яких є гори. Дуже подобно, дуже. O, popatrzcie, jak wygląda Karkonosze zimą. Dużo śniegu i można sobie jeździć na narach. O, popatrzcie, w Czechy północne, w Czechach jakie są zamki, też piękne. Ktoś na pewno przyjechał też coś nagrywać. Jakie ławki. Pięknie. O, to jakaś telewizja na pewno. Zaraz będzie wywiad u nas. Bo ciocia już poszła z mikrofonem, a dziadzia z kamerą będzie iść tyłem. Tu znajduje się taki domek, w którym mieszkają ludzie. Znajduje się on po prostu na ulicy, na głównej ulicy, na jedną z głównych ulic. I ludzie po prostu mieszkają. Popatrzcie, podkowa wiesi tam, drzwi jest drewniane, próg taki. Stary, stary domek z blachą na dachu.